mówi. Proszę Państwa, druk numer 12. Uchwała w sprawie niezwłocznego przywrócenia miejsc parkingowych przy ulicy Bożego Ciała. Paragraf pierwszy. Wnosi do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu o niezwłoczne przywrócenie miejsc postojowych na ulicy Bożego Ciała przed posesją numer 1, które zostały zamienione na ogródki gastronomiczne lokali warsztat i euro. Paragraf drugi. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W momencie ustanowienia strefy płatnego parkowania na Kazimierzu zarządca drogi wyznaczył w tym miejscu parki. Obecnie bez jakichkolwiek konsultacji z Radą Dzielnicy Pierwszej, gwałcąc uchwałę numer 34 łamane przez 609 przez 2009 Rady Dzielnicy Pierwszej z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zaprzestania wydawania zezwoleń na urządzenie ogródków gastronomicznych kosztem istniejących miejsc postojowych. Część miejsc postojowych zmieniono na ogródki gastronomiczne. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przez cały ubiegły rok właściciel lokalu warsztat złośliwie z premedytacją blokował miejsca postojowe, parkując zdezelowane motorowe na chodniku przed lokalem. Skutkiem tego było obniżenie wpływu z płatnej strefy parkowania w tym miejscu. Praktyka premiowania podmiotów działających na szkodę gminy i jej mieszkańców jest demoralizująca, jest praktyki. Praktyka premiowania podmiotów działających na szkodę gminy i mieszkańców jest demoralizująca i nieuczciwa. Zachęca bowiem do łamania elementarnych zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. I proszę Państwa, ja to po części może nie wprost panu Marcinowi Oskiemu, to jest jakby przykład współpracy z Likitem. Do tamtego roku jeszcze było tak, że w takich wątpliwych sytuacjach SIKIT prosiło opinię, konsultacje, doradę i tą naszą uchwałę do tamtego roku honorowano. Zresztą pamiętam, byłem wzywany kiedyś w trybie awaryjnym na posiedzenie zarządu, kiedy no, jeden z jego członków optował koniecznie za organizacją ogródka i wydaniem zgody przy ulicy bodajże Brzozowej. Natomiast, no, tak jak mówię, opowiadałem o bezpośredniej mojej rozmowie z panem dyrektorem Sachoniem w obecności prezydenta miasta. Jakoś, no, nie zrobiło to specjalnie. Ale kropla drąży skałę, więc siłą a częstotliwością. Ja nie mam nic do stracenia, to mój dyrektor Sachon ma do stracenia etat posady. Dziękuję ślicznie. Na temat dyskutowaliśmy przypadkowo wcześniej już. Ale mam tylko jedną uwagę, tam jest tylko jakby pan przewodniczący albo pan przewodniczący napisał dosłownie, bo jest literówka. No, tak, ja poprawię. Oczywiście wolna i. Tak. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę dyskutantów. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Tak. 18. Dziękuję. 18 głosów za, przeciw, 6. Dziękuję Państwu.